Ja jeszcze bym chciała powiedzieć o swoim uzdrowieniu. Rok temu Izabela mnie przeprowadziła, bo chorowałam bardzo mocno na kręgosłup. Tam diagnozy były takie, że na śruby w 5 poziomach skręcać i tak dalej. Izabela nic tylko na uzdrowienie i na uzdrowienie. Nie byłam specjalnie oporna, ale no tak się zwlekałam. W końcu jak mnie przywiozła, przyjęłam to uzdrowienie. Przyjęłam uzdrowienie, no ale jak pastor prosił o wystąpienie, o oddanie życia Jezusowi, a ja stoję koło Roberta. W pierwszej chwili nie wiedziałam, co się dzieje. Słuchajcie, mimo wieku, 50 lat w kościele katolickim, to wyobraźcie sobie, w tej religii siedziałam, co niedziela biegałam. A Robert mnie w bok. No ja poszłam sobie, no co? Takie było to moje spotkanie z Jezusem. I słuchajcie, oddałam życie Jezusowi. Wróciłam do domu. Może za 2 tygodnie upłynęło, zaczęły się prace, to była akurat wiosną, praca w polu. Poszłam w pole, pielenie truskawki, później zbieranie. A mnie tam nic nie tego. Ja chodziłam jak burza. A Izabela z kolei, ciebie ościć trzeba. A ja tak szłam za nią. Ja po prostu wierzyłam, ufałam. Wiedziałam, że ona mnie nigdzie źle nie wyprowadzi. Więc szłam z zamkniętymi oczami. I słuchajcie, w zasadzie to jest tak do dziś. Jak coś nie da, znam się poradę, to mam u kogo zaczerpnąć. Także słuchajcie, i ochrzciłam się, modlę się na językach. Już rok czasu minął na wiosnę, jak się ochrzciłam. Dalej w polu pracuję. No tak, trzeba oblić. Trzeba przyciąć i tak dalej, i tak dalej. No i dzięki Bogu, że tak jest. Amen. Amen. Amen.